Cześć, witajcie. Siejemy trawę sudańską po trawach. Tutaj nie robiłem gąboszem, stależowałem sobie dwa razy, zaorałem i teraz sieję. Nie robiłem gąboszem z tego względu, że jak zrobię gąboszem, to nie mogę szybko pojechać, bo trochę doły zawsze jakieś tam są. Ale doły dołami robi się bardzo pulchno. Jak się zrobi bardzo pulchno, to ani głęboko, ani szybko nie da się jechać, bo się zapycha. Więc wolałem sobie teraz wpuścić gębosza na części pól. To lepiej mogłem to wymieszać i lepiej się zaorało i mało co na wierzchu jest. Nie wszędzie, bo nieraz jest gdzieś na dołku gorzej, trochę więcej powychodziło. Bo zaorać się ładnie zaorało, że nic nie ma na wierzchu, tylko teraz jak się talerzówką robi, no to talerzówka trochę wyciąga. Ale nie jest źle. A gąboszem jak zrobi, to nie mógłbym tego dobrze wymieszać. I poza tym to oranie tak nie idzie, bo jak się orze, jest tak twardawo, to ładnie odwraca to wszystko. Jak będę zrobił gąboszem, to się to będzie tak pchało na tych piaskach. Jeszcze trochę wilgoci jest, nie ma tragedii. Nie, mało to się kurzy. Orane było wczoraj wieczorem. Tak już jak samym wieczorem już ciemno było, żeby nie przesuszać. No i teraz z samego rana, mamy 7.20, kończę siać. Jakieś, myślę, około 2,5 do 3 hektarów siane, 2,5 chyba jest, bo nie likwidowałem też tyle, ile zakładałem, bo pozmieniały mi się pola. Likwidowałem takie gorsze, a takie, jakie takie jeszcze są, to zostawiłem, jeszcze to się na jesieni zlikwiduje. Siejemy, zobaczymy jak ta trawa urośnie, co to z niej będzie, to najwyżej siejemy żyto na jesieni i się na wiosnę skosi, znowu się tą trawę sieje. Zobaczymy co z tego będzie. Dzisiaj podają na noc deszcz, to może akurat popada. To jest pole po życie. Kukurydza rośnie. Powinno już wychodzić, zaraz zobaczymy. Się ładnie zaorało, że nic na wierzchu nie ma, tylko tam gdzieś no wiadomo coś się powyciąga podczas tego siania tutaj, takie pecyny, nie pecyny. Tutaj na przykład taka duża, no ale to nic z tym nie zrobimy, musi tak być. A jaka lekka, obsypało korzenie, znaczy ziemię z korzeni. Musi być. No, starczy materiału, jeszcze zostanie sporo. Kuleczki. Co drugą radicę siejemy, co 25 cm. Wychodzi takie prawie 25 kg, 24,3 kg. To już tak z poślizgiem wszystko liczone, czyli tyle. Tyle powinno się wysypać. Zobaczymy, czy coś kukurydza wychodzi, czy nie wychodzi. Jak nie wychodzi? Wychodzi! Jest kukurydza na wierzchu. Może tu dalej będzie bardziej rządki znać. O tak, jest. Tu jest. Tu wychodzi. Tam dalej też wychodzi. Tu jakaś wychodzi, o. To jest na wierzchu. Niedługo trzeba będzie pryskać. No i dobra. Sieje to i niech pada. A tu ile jest? Na razie.